Tomku, przyzwyczailiśmy się, że reguły tego programu ewoluują. Nie jest inaczej w tych odcinkach finałowych. Tak, wchodzą zupełnie nowe reguły oparte na dwóch głównych punktach. Pierwszy z tych punktów jest taki, że trener, kiedy już wystąpią jego uczestnicy, może wybrać jedną osobę, którą wskazuje i ona automatycznie przechodzi dalej do ćwierćfinału. Poza tym każdy z trenerów ocenia każdy występ, mając do dyspozycji punkty w skali od 1 do 10. No i później pod nadzorem notariusza wszystko jest zliczane. I ci, którzy uzyskają najwięcej punktów, przechodzą dalej. A zatem, jeżeli drużyna ma 4 osoby, to dalej może przejść tych osób 3, więc jedna odpada. I to jest ta nowość. Słuchaj, myślę, że okaże się to naprawdę emocjonujące, bo ten bukmacherski drill może też wciągnąć naszych widzów. Brzmi skomplikowanie, ale już o 21 okaże się, że jest to naprawdę proste. Tak jest. Więc jeszcze raz. Pierwsza zasada. Najpierw trener wybiera jednego uczestnika, który przechodzi dalej. Później po głosowaniu punktacją od 1 do 10 zlicza się to wszystko i dwoje następnych też przechodzi dalej, a jedna osoba odpada.